Cześć, witajcie na kanale Rekreatywnie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać takiego słonia z włóczki Alize Puffy Fine. Do jego wykonania będziemy potrzebowali włóczkę Alize Puffy Fine. Ja użyłam włóczki w kolorze 343 i zużyłam dwa całe motki i połowę z trzeciego. Oprócz tego przydadzą się znaczniki oczek, zwane inaczej agrafkami lub markerami, nożyczki, szydełko, ale bez szydełka również sobie poradzimy, plastikowa igła, licznik rzędów lub tradycyjnie kartka papieru i długopis, a także kawałek czarnej nici lub muliny albo jakiejś cieńszej włóczki. Wszystkie produkty są dostępne na naszym sklepie rekreatywnie.pl. Linki do produktów zostawiam w opisie pod filmem i zaczynamy. Zaczynamy od wykonania dolnych łapek. Bierzemy włóczkę i między trzecią a czwartą pętelką zawiązujemy supełek. I mamy trzy pętelki. Pierwsza, druga, trzecia. I zakrywamy je, oznaczając nowo powstałe pętelki markerami. Mamy trzy nowe pętelki. Pierwsza, druga i trzecia oraz nasza czwarta, z której będziemy następnie zakrywać. Teraz robimy trzy rozszerzenia, czyli w każdą z tych pętelek przeplatamy po dwie pętelki za przednią ściankę, czyli za tą, która jest bliżej nas. Odpinamy marker z pierwszej pętelki, bierzemy kolejną pętelkę z włóczki i przeplatamy przez ściankę pętelki, która jest bliżej nas. Pierwsza pętelka i druga pętelka. I tak samo w drugiej. Dwie kolejne pętelki z włóczki. Pierwsza pętelka i druga. I w trzeciej to samo. Za przednią ściankę, czyli za tą, przeplatamy dwie pętelki. I teraz tu mamy naszą pierwszą pętelkę, z której zamykamy rząd, czyli zakrywamy po kolei pętelkę przez pętelkę i powinniśmy otrzymać 6 nowych pętelek. I oznaczamy sobie pętelkę markerem, żebyśmy wiedzieli, z której pętelki zaczynamy kolejny rząd zakrywać. W kolejnym rzędzie robimy takim schematem, że w pierwszą pętelkę dajemy jedną pętelkę, w kolejną rozszerzenie, czyli dwie pętelki za przednią ściankę. I tak do końca rzędu. Jedna pętelka, dwie pętelki. Jeżeli ogonek został Wam z tej strony, końcówka włóczki, to możecie ją przeciągnąć do środka.
otrzymać 18 pętelek. Jeśli tyle mamy, zamykamy rząd, czyli zakrywamy pętelkę przez pętelkę. Dalej robimy tak. Dwie pierwsze po jednej pętelce i rozszerzenie i znów. Jedna pętelka, jedna pętelka, rozszerzenie, czyli dwie pętelki i takim schematem do końca rzędu. Teraz mamy 24 pętelki. Jeśli tyle nam wyszło, możemy zamykać rząd. Możemy to robić normalnie, tradycyjnie na palcach albo pomóc sobie szydełkiem. Kolejny rząd wykonujemy w ten sposób, że pętelkę z motka przeplatamy przez obie ścianki, czyli przez przednią i tylnią, i przeplatamy do środka. I tak dookoła rzędu powinniśmy otrzymać 24 pętelki. Czyli przeplatamy od zewnątrz do środka przez obie ścianki pętelki. Teraz tutaj mamy trzy pętelki, tak jakby, z czego ta jest pierwszą pętelką, z której zawsze zamykamy rząd. I tą pętelkę musimy przełożyć do środka. Przeciągamy ją tutaj do środka i z niej zamykamy rząd, czyli przekładamy przez kolejne pętelki. Teraz widzimy, że powstały nam tak jakby dwa rzędy. Jeden jest tutaj od góry, od środka, drugi tu od dołu. Tak, mamy dwa, tu są oddzielone od środka i drugi od dołu. I teraz będziemy przeplatać już przez ten nowy rząd, czyli ten, który jest bliżej środka, i przeplatamy za przednią ściankę, czyli tą bliżej nas. Czyli nie ten rząd od dołu, a ten, co już jest od środka, nowo powstały. I w każdą z nowego rzędu, w każdą pętelkę przeplatamy po jednej pętelce. I powinniśmy otrzymać 24 pętelki. Następny rząd to mamy taką kombinację. Dwie pierwsze pętelki przeplatamy po jednej pętelce z motka. A dalej robimy schemat. Zwężenie, jedna pętla, zwężenie, jedna pętla i tak 6 razy.
Zwężenie, czyli jedna pętelka z motka przechodzi przez dwie pętelki w robótce. Przez jedną i od razu przez drugą. To jest pierwsze zwężenie i jedna pętla, więc mamy pierwszy schemat. Jeszcze 5 razy. Mamy 6 razy, to znów robimy dwie pętelki w każdą po jednej. Raz i dwa. I dwie ostatnie zwężenia, czyli jedna pętelka z motka idzie przez obie pętelki. I teraz powinniśmy otrzymać 17 pętelek. Jeśli tyle mamy, możemy zamykać rząd. Już nam powstaje taka łapka. Dalej mamy tak. 5 pierwszych pętelek wplatamy w każdą po jednej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dalej 3 zwężenia. I do końca zostało nam 6 pętelek, w każdą przeplatamy po jednej. Teraz powinniśmy mieć 14 pętelek, jeśli tyle mamy, to możemy zamykać rząd. Kolejny rząd, każdą pętelkę po jednej pętelce, czyli mamy dalej 14 pętelek w robótce. Jeśli mamy już 14 pętelek, raz zamykamy i tak robimy 4 rzędy. Możemy sobie nastawić nasz licznik rzędów lub zapisywać na kartce, czyli 4 razy w każdą pętelkę po jednej pętelce i zamykamy. Po wykonaniu 4 rzędów po 14 pętelek robimy kolejne. I tak, pierwsze dwie pętelki robimy zwężenie. Dalej 5 pętelek w każdą po jednej. 3, 4, 5. Znów jedno zwężenie. I do końca zostało nam 5 pętelek i też w każdą po jednej. Powinniśmy otrzymać 12 pętelek, jeśli tyle mamy, możemy zamykać rząd. Dalej robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę po jednej pętelce. Powinniśmy otrzymać 12 pętelek i raz zamykamy.
Ostatnie dwa rzędy robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę po jednej pętelce mamy 12 pętelek i zamykamy. I jeszcze raz 12 pętelek w każdą po jednej i zamykamy. Jak już wykonaliśmy dwa rzędy, to teraz nabijamy naszą łapkę wypełniaczem. Możemy zamykać, zakończyć łapkę. Rozcinamy dwie pętelki od łuczki. Odcinamy włóczkę, ściągamy markera i teraz tą pętelkę przeplatamy do środka naszej robótki. W ten sposób i przeciągamy przez nią końcówkę odciętej włóczki, zaciągając supełek. Pierwsza nóżka jest gotowa. Drugą robimy w taki sam sposób. Czyli przewijamy film do początku i robimy jeszcze raz to samo. Kolejnym elementem, który będziemy wykonywać, są górne łapki. I znów zaczynamy od zawiązania supełka między trzecią a czwartą pętelką. Mamy trzy pętelki i wszystkie trzy pętelki zakrywamy. Nowo powstałe pętelki zaznaczamy sobie markerem. Teraz w każdą z tych trzech pętelek robimy rozszerzenie, przeplatając za przednie ścianki po dwie pętelki z motka. Odpinamy marker, mamy tylnią ściankę i przednią, i za przednią przeplatamy dwie pętelki. Powinniśmy otrzymać teraz 6 pętelek. Jeśli tyle mamy, to zamykamy rząd naszej pierwszej pętelki. I ostatnią pętelkę, a zarazem pierwszą, z której będziemy zamykać rząd, oznaczamy sobie markerem. Dalej znów robimy rozszerzenia w każdą pętelkę po dwie pętelki, czyli w każdą z sześciu pętelek za przednie ścianki przeplatamy po dwie pętelki. Teraz powinno nam wyjść 12 pętelek. Jeśli tyle mamy, to zamykamy rząd z pierwszej pętelki. Teraz 4 rzędy robimy bez zmiany w każdą pętelkę po jednej pętelce za przednią ściankę. I tak 4 razy, czyli 12 pętelek, zamykamy, 12 pętelek, zamykamy i tak 4 razy. Możemy sobie nastawić na liczniku rzędów lub odkreślać na kartce papieru. Jak już
robiliśmy 4 rzędy po 12 pętelek, to teraz robimy 3 zwężenia, czyli jedną pętelkę przez 2 pętelki. Pierwsze zwężenie. Drugie zwężenie. I trzecie zwężenie. I dalej do końca 6 pętelek, po jednej w każdej pętelce. Powinno nam wyjść 9 pętelek, jeśli tyle mamy, możemy zamykać rząd. Dalej robimy 2 razy bez zmiany, w każdą pętelkę po jednej pętelce. Otrzymujemy 9 pętelek i raz zamykamy rząd. I jeszcze raz to samo, czyli 2 razy po 9 pętelek. Jak wykonaliśmy już 2 rzędy, teraz robimy dalej. Wykonujemy jedno zwężenie, czyli jedną pętelkę przez 2 kolejne ścianki pętelek. I do końca 7 pętelek, w każdą po jednej pętelce. Powinno nam wyjść 8 pętelek, jeśli tyle mamy, zamykamy rząd. Kolejne 3 rzędy robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę po jednej pętelce mamy 8 pętelek i zamykamy rząd. I tak 3 razy możemy sobie znów nastawić na naszym liczniku i po zakończeniu widzimy się dalej. Po wykonaniu 3 rzędów po 8 pętelek nabijamy naszą łapkę wypełniaczem. Możemy zakończyć robienie łapki. Rozcinamy 2 pętelki od młotka, odcinamy włóczkę, ściągamy marker, pętelkę przekładamy do środka i przeciągamy przez nią końcówkę włóczki, zaciągając supełek i resztę chowamy do środka. I tak mamy zrobioną górną łapkę. Drugą łapkę robimy w ten sam sposób, więc cofamy film i robimy wszystko od nowa. Kolejny element, który będziemy wykonywać, to są uszy. I znów zaczynamy od zrobienia supełka między 3. a 4. pętelką. Przeplatamy 3 pętelki, zaznaczając nowo powstałe pętelki znacznikami, żeby nam się nie pogubiły. Raz. Dwa. I 3. Teraz w każdą z tych pętelek za przednią ściankę robimy rozszerzenie, czyli przeplatamy po 2 pętelki z młotka. Powinniśmy otrzymać 6 pętelek. Jeśli tyle mamy, możemy zamykać rząd. I dalej robimy rozszerzenie w każdej z 6 pętelek, przeplatamy po 2 pętelki z młotka. Powinniśmy otrzymać 12 pętelek,
Jeśli tyle mamy, możemy zamykać rząd. Dalej robimy takim schematem. Jedna pętelka, rozszerzenie. Jedna pętelka, rozszerzenie. I tak dookoła rzędu. Czyli w pierwszą pętelkę za przednią ściankę jedna pętelka, drugą pętelkę, dwie pętelki z motka. I tak do końca. Teraz mamy 18 pętelek. Jeśli tyle by nam wyszło, możemy zamknąć rząd. Kolejny rząd. To taki schemat, że dwie pierwsze pętelki po jedną, trzecią rozszerzenie i znów jedna, jedna, dwie. Jedna, jedna, dwie. I tak dookoła rzędu. Jeśli otrzymaliśmy 24 pętelki, to możemy zamykać rząd. Jeśli nie, to szukamy błędu i rozpruwamy. Następny rząd to znów schemat. 3 pętelki po jednej, czwartą dwie. Czyli jedna, 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 dwie. I znów jedna, jedna, jedna i dwie. 3 pętelki po jednej, czwartej rozszerzenie. I tak robimy dookoła rzędu. Powinniśmy otrzymać 30 pętelek i zamykamy rząd. I dalej następny rząd. 4 razy po jednej pętelce, piątą rozszerzenie. Jedna, 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 rozszerzenie. I tak dookoła rzędu. 4 pętelki, rozszerzenie. 4, rozszerzenie. Powinniśmy otrzymać 36 pętelek i zamykamy rząd. I kolejny rząd. 5 razy po jednej pętelce i rozszerzenie. I znów 5 razy po jednej pętelce, szóstą rozszerzenie. I tak dookoła rzędu. Powinniśmy otrzymać 42 pętelki i zamykamy rząd. I teraz będziemy zakończać nasze ucho. Odpinamy marker z naszej pętelki, z której zakrywamy rząd. Bierzemy obie ścianki kolejnej pętelki, pierwszej, przekładamy przez nią pętelkę z motka, czyli tą, która tu idzie. Tak, składamy razem te dwie pętelki, czyli tą, którą teraz przewlekliśmy i tą, której zawsze zaczynaliśmy zakrywać. I przez obie pętelki przeplatamy kolejną pętelkę z motka. Możemy sobie tutaj zaznaczyć, że tutaj zaczynaliśmy. I mamy coś takiego. I jeszcze raz. Obie ścianki pętelki, czyli i przednią, i tylnią, przeplatamy przez nią, przez obie ścianki pętelkę z motka. Składamy dwie pętelki razem. I przeplatamy przez nią, przez nie, kolejną pętelkę z motka. I tak naprawdę robimy w tym momencie półsłupki. I jeszcze raz pokażę. Dwie ścianki, pętelka z motka. Składamy pętelki razem. I przez obie przewlekamy pętelkę z motka. Tak dookoła robótki. Pokażę teraz, jak można to zrobić szydełkiem. Nawlekamy naszą pętelkę na szydełko, wkuwamy się przez obie ścianki kolejnej pętelki, nabieramy pętelkę z motka, przeciągamy i mamy na szydełku teraz dwie pętelki,
nawlekamy kolejną pętelkę z motka i przeciągamy ją przez obie te pętelki. I robimy tak dookoła. Jak już przerobiliśmy półsłupkami dookoła, doszliśmy tutaj do początku, odpinamy nasz marker, nawlekamy tą pętelkę na szydełko, wkuwamy się w pierwszą pętelkę, przeciągamy kolejną pętelkę przez obie. To będzie zakończenie naszej robótki. Teraz rozcinamy z motka znowu ze dwie pętelki. Odcinamy motek, tą pętelkę przeciągamy do środka i przewlekamy przez nią końcówkę łuczki. Zaciągamy supełek. Tak wygląda nasze ucho. Jeszcze teraz ten ogonek wrabiamy tutaj pod pętelki, żeby nam nie odstawał. Nasze ucho później będziemy składać i wszywać do głowy słonia. Drugie ucho wykonujemy w ten sam sposób, czyli przewijamy film i robimy jeszcze raz to samo. Następnie przechodzimy do robienia głowy i tułowia. I znów zaczynamy od robienia pętelki supełka między trzecią a czwartą pętelką. Zawiązujemy supełek. I zamykamy, czyli przeplatamy pętelkę przez pętelkę i oznaczamy sobie nowe pętelki znacznikami. Teraz w każdą z tych pętelek za przednią ściankę robimy rozszerzenie, czyli dwie pętelki za przednią ściankę w każdą z trzech pętelek. I powinniśmy teraz otrzymać sześć pętelek. Jeśli się zgadza, to zamykamy rząd. Dalej robimy 6 rozszerzeń, czyli w każdą pętelkę przeplatamy po 2 pętelki za przednią ściankę. I powinniśmy otrzymać 12 pętelek. Jeśli tyle będziemy mieć, możemy zamknąć rząd. Dalej robimy takim schematem. Jedna pętelka, rozszerzenie. Jedna pętelka, rozszerzenie. I tak dookoła rzędu. Powinniśmy otrzymać 18 pętelek i zamykamy rząd. Kolejny rząd to dwie pętelki w każdą po jednej, trzeciej rozszerzenie. I znów jedna pętelka, rozszerzenie i takim schematem do końca rzędu otrzymujemy 24 pętelki i zamykamy rząd. Następny rząd to 3 pętelki w każdą po jednej pętelce, w czwartą rozszerzenie i znów 1, 1, 1, 2 i tak dookoła rzędu. I otrzymujemy 30 pętelek, zamykamy rząd. Kolejny rząd to znów schemat, 4 pętelki w każdą po jednej, w piątą rozszerzenie i znów
4 po jednej, w piątą rozszerzenie. I tak dookoła rzędu powinniśmy otrzymać 36 pętelek i zamykamy rząd. Dalej, 5 pętelek w każdą po jednej, w szóstą rozszerzenie. I znów 5 pętelek w każdą po jednej, rozszerzenie. Cały czas przeplatamy za przednią ściankę pętelki. I tak robimy dookoła rzędu. Otrzymujemy 42 pętelki i możemy zamykać rząd. W kolejnym rzędzie robimy 42 pętelki w każdą po jednej, ale na koniec nie zamykamy rzędu, bo będziemy wplatać uszy. Już mamy 42 pętelki niezamknięte. Teraz możemy zacząć wplatać uszy. Zaczynamy od odliczenia 9 i 12 pętelki. Tu mamy pierwszą pętelkę, z której zamykamy rząd i liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Oznaczamy je. I tak samo w drugą stronę. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta i dwunasta. I tak mamy oznaczone miejsca, gdzie będziemy wplatać uszy. Robótkę mamy tutaj od prawej strony, tu jest lewa strona, tu gdzie są ogonki. I teraz bierzemy nasze ucho, odwracamy ją go lewą stroną i szukamy, gdzie zakończyliśmy zamykać rząd, czyli tutaj, gdzie jest wpleciona końcówka włóczki. I w tym miejscu składamy ucho na pół w taki sposób. I robimy tak, żeby były cztery pary pętelek, za które będziemy wplatać, czyli pierwsza para, druga, trzecia i czwarta. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Przykładamy sobie w ten sposób ucho. Tak, tak będziemy je wplatać. Wbijamy się w tą czwartą parę pętelek szydełkiem za obie ścianki. I przeciągamy naszą dwunastą pętelkę. Ściągamy z niej znacznik. I przeciągamy ją. Kolejna para, raz, dwa, raz, dwa. I kolejne oczko, idziemy w stronę dziewiątej pętelki. Kolejna para. Przeciągamy pętelkę. I ostatnia para. I dziewiąta pętelka. Naciągamy dobrze te pętelki, cztery, i w ten sposób mamy wrobione pierwsze ucho. W ten sam sposób robimy z drugim uchem, czyli znów składamy go tam, gdzie była zakończona robótka. Obracamy sobie, tu mamy naszą dziewiątą i dwunastą pętelkę. Szukamy sobie na uchu czwartej pary. Mamy tak. Pierwsza para, druga para, trzecia i czwarta. Raz i dwa. I przeciągamy dwunastą pętelkę. Tak. Kolejna para, kolejna pętelka. Wam uciekają te pętelki, to też możecie je sobie tutaj zaznaczyć znacznikami, żeby nie uciekły. Kolejna para. I ostatnia para. I nasza dziewiąta pętelka.
ten sposób mamy wprawione uszy. I teraz zaczynając od naszej pierwszej pętelki, zamykamy rząd. Cały czas powinniśmy mieć 42 pętelki w robótce. Mamy zrobione uszy, teraz będziemy robić 5 razy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę po jednej pętelce. Mamy cały czas w robocie 42 pętelki i zamykamy rząd. Tak 5 razy. Przeplatamy cały czas za przednią pętelkę. Tutaj sobie musimy zobaczyć, gdzie są nasze pętelki, czyli tędy idziemy i tu mamy przednią pętelkę. I tak dookoła rzędu 5 razy. Zrobiliśmy 5 rzędów po 42 pętelki. Taki mamy efekt pracy. Teraz sprawdzamy, czy pętelka, z której zamykamy rząd, jest symetrycznie między uszami po środku. I widzimy, że nie jest, więc dorabiamy ze 2 lub 3 pętelki. I zamykamy je. I teraz widzimy, że jest na środku między uszami. Kolejny krok to będziemy w kolejnym rzędzie będziemy robić miejsce na trąbę. I tak, oznaczamy sobie naszą pętelkę markerem. Pierwsza pętelka, z której wychodzi ta pętelka, co zamykamy rząd. Teraz robimy 16 pętelek, w każdą po jednej, przeplatając za przednią ściankę. Mamy 16 pętelek i zamykamy je od naszej pierwszej pętelki. Teraz będziemy robić łańcuszek z 4 pętelek, czyli nasza pętelka, która nam tu teraz została z zamykania rzędu, przeplatamy przez nią kolejną pętelkę z włóczki. I jeszcze jedną, i jeszcze, mamy raz, dwa, trzy, i jeszcze jedna, 4 pętelki w łańcuszku, raz, dwa, trzy, 4. Łańcuszek na razie kładziemy i odliczamy 10 pętelkę. Tu mamy miejsce, z którego zaczynaliśmy robić łańcuszek i to miejsce opuszczamy i od następnego miejsca zaczynamy liczyć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i za przednią ściankę 10 pętelki wkładamy ostatnie oczko łańcuszka. Tak, w ten sposób tu będzie miejsce na trąbę i do końca rzędu mamy 16 pętelek, w każdą po jednej. Kończymy na pętelce, którą mieliśmy oznaczoną markerem. Znów ją sobie możemy oznaczyć. I teraz zamykamy rząd. Powinniśmy mieć w tym momencie w robótce 36 pętelek, więc możemy je sobie przeliczyć, idąc już tutaj po naszym nowym łańcuszku. I robimy kolejny rząd. W kolejnym rzędzie przeplatamy 2 pierwsze pętelki
po jednej w każdą. I dalej będziemy robić 5 razy schemat. Zwężenie, 4 pętelki. Zwężenie, 4 pętelki. Tak 5 razy. Czyli zwężenie i 4 pętelki w każdą po jednej. Mamy pierwszy raz. Zrobiliśmy 5 razy schematem zwężenie 4 pętelki i następnie robimy jeszcze jedno zwężenie i do końca pozostały nam 2 pętelki, w każdą przeplatamy po jednej. Teraz otrzymujemy 30 pętelek, jeśli tyle mamy, możemy zamykać rząd z pierwszej pętelki. Kolejny rząd robimy taką kombinacją. 3 pętelki w każdą po jednej, 4 i 5 zwężenie. I znów 3 pętelki w każdą po jednej, zwężenie. I tak robimy dookoła rzędu. Powinniśmy otrzymać 24 pętelki i raz zamykamy rząd. W następnym rzędzie robimy taką kombinacją, 2 pętelki w każdą po jednej, zwężenie i znów 2 pętelki, zwężenie i tak dookoła rzędu, otrzymujemy 18 pętelek i zamykamy rząd. W następnym rzędzie robimy 18 pętelek z tą zmianą, że teraz będziemy przeplatać za obie ścianki, czyli za przednią i za tylnią. I tak dookoła rzędu za obie ścianki 18 pętelek i na końcu zamykamy rząd. Na tym zakończyliśmy robić głowę i teraz zaczynamy robić tułów. I najpierw robimy 2 razy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę i znów za przednią ściankę pętelki wplatamy po jednej pętelce. Mamy w robocie 18 pętelek i później zamykamy rząd. I drugi raz to samo, 18 razy w każdą po jednej za przednią ściankę i zamykamy rząd. Kolejny rząd znów zaczynamy rozszerzać i robimy takim schematem. 2 pętelki w każdą po jednej. A w trzecią robimy rozszerzenie, czyli przeplatamy 2 pętelki z motka. I znów 2 pętelki w każdą po jednej. I w trzecią 2 pętelki w jedną ściankę. I takim schematem robimy dookoła rzędu. Powinniśmy otrzymać 24 pętelki i możemy zamykać rząd. W następnym rzędzie robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę przeplatamy po jednej pętelce z motka. Otrzymujemy 24 pętelki i zamykamy rząd.
I dalej robimy 15 pętelek w każdą po jednej. Następnie 6 rozszerzeń pod rząd, czyli 2 pętelki w jedną. I 6 to będzie nasz brzuszek. I do końca zostały nam 3 pętelki. W każdą przeplatamy po jednej pętelce. Teraz otrzymujemy 30 pętelek. Z pierwszej pętelki zamykamy rząd. W następnym rzędzie bez zmiany w każdą pętelkę po jednej pętelce za przednią ściankę otrzymujemy 30 pętelek i z pierwszej pętelki zamykamy rząd. W następnym rzędzie robimy 16 pętelek w każdą po jednej. I teraz z takim schematem. Rozszerzenie i jedna pętelka. I mamy pierwszy raz i znów. Rozszerzenie i jedna pętelka. Drugi raz. Tak jeszcze 4 razy, czyli w sumie 6 razy. I 6. I do końca zostały nam 2 pętelki i w każdą przeplatamy po jednej pętelce. Liczymy, czy mamy 36 pętelek. Jeśli tak, to nie zamykamy rzędu, bo teraz będziemy wprawiać górne łapki. Najpierw odpinamy sobie znacznik tam, gdzie zaczynamy zamykać rząd i dorabiamy jeszcze 2 pętelki, czyli przekładamy, zakrywamy 2 pętelki kolejne. Oznaczamy sobie znów naszą pętelkę markerem i 2 nowo powstałe pętelki przeplatamy po jednej pętelce. I teraz odliczamy sobie 11 pętelkę od naszej pierwszej pętelki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oznaczamy sobie ją markerem. Później 13. Tutaj. I dalej 33. I 35. I w te miejsca będziemy wprawiać rączki w ten sam sposób, jak wprawialiśmy uszy. Czyli bierzemy sobie naszą łapkę, składamy ją na pół i mamy 3 pary pętelek. Pierwsza, druga i trzecia. Bierzemy sobie pierwszą łapkę, przykładamy ją w ten sposób, że tym wypukłym idzie w stronę trąby, która będzie powstawać i obracamy sobie ją do góry. I teraz w ten sposób wprawiamy, o, w ten sposób przeplatamy oznaczone markerami pętelki.
teraz możemy zamykać rząd, pamiętając, że mamy w robótce 36 pętelek. Mamy wprawione rączki. Kolejne 4 rzędy robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę za przednią ściankę przyplatamy po jednej pętelce. Mamy 36 pętelek i zamykamy rząd. I tak robimy 4 razy. Po wykonaniu 4 rzędów zaczynamy wypełniać głowę wypełniaczem. Dalej robimy w ten sposób, że 4 pierwsze pętelki wplatamy w każdą po jednej, w 5 i 6 robimy zwężenie. I znów 4 pętelki w każdą po jednej i następne zwężenie. I tak dookoła rzędu 4 pętelki zwężenie, otrzymujemy 30 pętelek i zamykamy rząd. W następnym rzędzie robimy 3 pętelki w każdą po jednej, 4 i 5 zwężenie. I tak dookoła rzędu 3 pętelki zwężenie, 3 pętelki zwężenie, otrzymujemy 24 pętelki i zamykamy rząd. Kolejny rząd robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę za przednią ściankę przeplatamy jedną pętelkę. W robótce mamy 24 pętelki i raz zamykamy rząd. Teraz wypełniamy sobie tułów naszego słonia. W rzędzie robimy taką kombinacją, 2 pętelki w każdą po jednej, 3 i 4 zwężenie i znów 2 pętelki, zwężenie. I tak dookoła rzędu otrzymujemy 18 pętelek, ale nie zamykamy rzędu, bo będziemy wprawiać dolne łapki. Nóżki będziemy wplatać w 4 pary pętelek. Raz, 2, 3 i 4. W taki sposób. I teraz mamy pierwszą pętelkę, z której zamykamy rząd. I to będzie pierwsza pętelka, w którą będziemy wplatać nóżkę. Teraz odliczamy 4 pętelki. Raz, 2, 3, 4. Oznaczamy sobie 4 znacznikiem. Później 9. 5, 6, 7, 8, 9. I 12, 10, 11 i 12. I tutaj w te pary pętelek będziemy wplatać nasze nóżki. Przymierzamy pierwszą nóżkę złożoną na pół. Sprawdzamy, czy jest równo pod naszą rączką. Obracamy ją w ten sposób. I teraz będziemy przeciągać przez 4 pary pętelek te nasze 4 pętelki. Wpuwamy się szydełkiem w pierwszą parę, chwytamy pierwszą pętelkę, odpinamy znacznik i przeciągamy. I to jest nasza pierwsza pętelka, z której później będziemy zamykać rząd, dlatego możemy sobie w nią wpiąć 2 markery dla oznaczenia. Kolejna para pętelek.
przeciągamy pętelkę. Też możemy ją sobie oznaczyć markerem, żeby nam nie wciągła się nam ta pętelka do środka, żeby później była widoczna podczas zamykania rzędu. Wyglądają nasze nóżki. Teraz zaczynając od pierwszej pętelki, czyli od tej oznaczonej dwoma znacznikami, zamykamy rząd. I pamiętamy, że mamy mieć 18 pętelek. Przechodzimy do kolejnego rzędu i tutaj robimy w ten sposób, że jedna pętelka, zwężenie, jedna pętelka, zwężenie i tak dookoła rzędu otrzymujemy 12 pętelek i możemy zamykać rząd. Ostatni rząd to mamy 6 zwężeń pod rząd, czyli 6 razy jedną pętelkę przez dwie kolejne ścianki pętelek i tak dookoła rzędu. I zaczynając z pierwszej pętelki, zamykamy rząd. Teraz przez nasz mały otworek dokańczamy nabijanie tułowia. I teraz będziemy kończyć szycie. Rozcinamy kilka pętelek z motka. Włóczkę odcinamy, odkładamy sobie ją na bok. I teraz tą końcówkę przeciągamy przez obie ścianki wszystkich 6 pętelek od zewnątrz do środka. W ten sposób i zaciągamy. Naszą ostatnią pętelkę przekładamy do środka i przeciągamy przez nią ogonek, zawiązujemy supełek i końcówkę wrabiamy w robótkę. I mamy słonia. Teraz będziemy wykonywać trąbę. Zaczynamy wiązać trąbę. I tak, tutaj mamy dwie końcówki takie, gdzie są tylko po jednej pętelce. Zaczynamy wiązać od lewej strony, od miejsca wcześniej, czyli od tego miejsca. I bierzemy obie ścianki pętelki i przeciągamy przez nie pierwszą pętelkę z motka. Końcówkę chowamy do środka. I teraz tą samą pętelkę, czyli robimy tak jakby zwężenie, powinniśmy przeciągnąć przez tą ściankę, ale wtedy powstanie nam dziura, więc bierzemy jeszcze jedną niższą ściankę pętelki i przez te obie ścianki przeciągamy tą samą pętelkę. Czyli zrobiliśmy zwężenie. I dalej przez obie ścianki tych dookoła pętelek przeplatamy kolejne pętelki z motka.
10 pętelek i znów robimy to samo co na początku, czyli tą dziesiątą, którą mamy, przeplatamy przez obie ścianki kolejnej pętelki. I tu mamy 10 i dalej znów za obie 11, 12, 13 i 14. Mamy mieć 14 pętelek w pracy, ale potrzebujemy jedną dodatkową, z której będziemy zamykać rząd. Czyli przeplatamy 15 i z tej 15 zamykamy rząd, idąc dookoła. Kolejny rząd robimy 14 pętelek w każdą pętelkę za przednią ściankę. Przeplatamy po jednej i tak dookoła rzędu. Otrzymujemy 14 pętelek i możemy zamykać rząd. Sukcesywnie z każdym rzędem będziemy nabijać naszą trąbę. I robimy kolejny rząd. Robimy 12 razy 12 pętelek po jednej pętelce w każdą ściankę przednią. I na końcu robimy zwężenie. Czyli powinniśmy otrzymać 13 pętelek. I możemy zamykać rząd. W kolejnym rzędzie zaczynamy od zrobienia zwężenia, czyli jedna pętelka z motka przechodzi przez dwie kolejne ścianki pętelek i dalej 11 pętelek w każdą po jednej. Powinniśmy otrzymać 12 pętelek i zamykamy rząd. Znów nabijemy sobie trochę trąbę. I zaczynamy od zrobienia zwężenia, czyli pierwsze dwie ścianki to jest zwężenie, jedna pętelka z motka idzie przez dwie kolejne ścianki i dalej do końca 10 pętelek w każdą po jednej pętelce. Otrzymujemy 11 pętelek i zamykamy rząd. Teraz będziemy wstawiać oczy. Ja mam tutaj oczy 18 mm oraz rzęsy. Nakładam rzęsy na oko. Ok. I będziemy wstawiać oczy. Biorę drugie oko i przymierzam, w którym miejscu będziemy je wstawiali. Biorę zatyczkę i wkładam do środka i zaciskam oczy. Oczy są na swoim miejscu. Teraz będziemy formować mordkę naszego słonia. Więc bierzemy sobie kawałek naszej
włóczki rozcinamy kilka pętelek, czyli robimy sobie nitkę z tej włóczki. I nawlekamy ją albo na plastikową igłę, albo na specjalną igłę do zabawek, ale ona może mieć troszkę małe oczko, więc ja sobie wybrałam plastikową igłę z dużym oczkiem. I wbijamy się tutaj pod okiem. Przeciągamy włóczkę. I z drugiego końca oka. Tak? I to samo z drugiej strony. I zaciągamy mocno sznurki. Możemy zawiązać dodatkowo supełek. Końcówki możemy schować do środka trąby. I dalej nabijamy sobie trąbę. Teraz będziemy robić jeszcze brwi naszemu słoniątku. I możemy w tym celu użyć albo jakiejś cieńszej włóczki, albo muliny. Ja sobie wziąłam czarną mulinę. Nawlekamy ją na naszą igłę. Na końcu robimy supełek i wykonujemy brwi. Teraz możemy dalej robić naszą trąbę. W kolejnym rzędzie robimy 11 pętelek w każdą po jednej i zamykamy rząd. Dalej robimy jedno zwężenie i do końca 9 pętelek w każdą po jednej pętelce. Otrzymujemy 10 pętelek i zamykamy rząd. W kolejnym rzędzie bez zmiany, czyli w każdą pętelkę po jednej pętelce za przednią ściankę, otrzymujemy 10 pętelek i zamykamy rząd. Dalej robimy w pierwsze dwie pętelki zwężenie i dalej do końca 8 pętelek w każdą po jednej pętelce, otrzymujemy 9 pętelek i zamykamy rząd. Dalej robimy w każdą pętelkę po jednej pętelce. Mamy 9 pętelek i zamykamy rząd. W kolejnym rzędzie robimy przez pierwsze dwie pętelki zwężenie i dalej do końca mamy 7 pętelek, w każdą pętelkę po jednej pętelce, otrzymujemy 8 pętelek i zamykamy rząd. Kolejne dwa rzędy robimy bez zmiany, czyli w każdą pętelkę po jednej pętelce mamy 8 pętelek i zamykamy rząd. I jeszcze raz, 8 razy w każdą pętelkę po jednej pętelce i zamykamy rząd.
po wykonaniu dwóch rzędów znowu nabijamy naszą trąbę. I teraz będziemy zakańczać trąbę. Rozcinamy kilka pętli z motka, pętelek. Odcinamy włóczkę. I teraz tą końcówkę przeciągamy przez pętelkę, z której zamykaliśmy rząd. I znów dookoła przez wszystkie pętelki. Od zewnątrz do środka przeciągamy sznurek. I końcówkę wciągamy do środka trąby. Trąba gotowa. Ostatnim elementem, który pozostało nam zrobić, jest ogonek. Przewracamy słonia na drugą stronę. Bierzemy pętelkę z motka i wkuwamy się szydełkiem w tył naszego słonika i przeciągamy tą pętelkę. Końcówkę włóczki przeciągamy przez pętelkę i zaciągamy supełek. Ogonek wciągamy do brzucha słonika. I teraz robimy łańcuszek, czyli przekładamy pętelkę przez pętelkę. W ten sposób. I robimy tak kilka oczek łańcuszka. Ja zrobiłam 5. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Rozcinamy ostatnią pętelkę, odcinamy motek. I ostatnią naszą pętelkę również możemy rozciąć, żeby nam powstał frędzlowaty ogonek. I mamy ogon. Tak wygląda nasz gotowy słonik. Jeśli filmik Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania komentarzy, łapki w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!